to już mój trzeci przedpremierowy materiał na temat gry Star Wars Outlaws. W zeszłym roku grę tylko widziałem, miesiąc temu grałem w pojedyncze misje, teraz miałem okazję zagrać prawie 4 godziny zwiedzając dwie planety, widząc faktyczną płynną rozgrywkę. No i w sumie jest lepiej, ale do ideału jest jednak trochę daleko, ale za to mogłem przywieźć własny gameplay, więc chociaż coś. A co w samej grze? No, niefajny speeder, skopany lipsync, niestabilny framerate, taka dość średnia grafika, a obok tego naprawdę dobry klimat Gwiezdnych Wojen, niezły system reputacji, fajnie zrealizowany system rozwoju postaci. No, ja jestem gdzieś tak po środku, czyli nie jestem ani zachwycony, ani przerażony tą grą. I jedyne, co może teraz wyprowadzić to w którąś stronę, to właśnie otwarty świat. A jak on się sprawdza w grze? Przekonajmy się. Jako, że to faktycznie jest mój trzeci materiał na temat Outlaws, to dla niektórych mogę się tutaj trochę powtarzać, szczególnie, że ostatni powstał nieco ponad miesiąc temu po ograniu 3 indywidualnych misji w trakcie Ubisoft Forward. Tutaj wrażenia będą jednak trochę bardziej ustrukturyzowane, nawet jeśli z pewnymi rzeczami się powtórzę, co w sumie oznacza, że miałem wtedy poprawne odczucia. Dla nieświadomych Star Wars Outlaws to trzecioosobowa gra akcji stworzona przez Massive Entertainment, czyli autorów serii The Division oraz wydanego niedawno Avatara. Łachudry są pierwszą grą w tym uniwersum mającą pełen otwarty świat, co twórcy podkreślają na każdym kroku. W grze wcielamy się w K-Vess, czyli uliczną złodziejkę z Canto Bight, która wraz ze swoim wcale nie aksolotlem o imieniu Nyx pakuje się w poważne kłopoty i musi zwiewać, kradnąc przy okazji statek, jakim przyjdzie nam potem latać po galaktyce. Jaka jest K? No tego już posłuchajcie od odtwórczyni roli K-Vess, czyli Amberlee Gonzalez. Well, I can speak from, I guess, K's perspective, what has struggled every day of her life up to where you meet her. Her and Nyx are a duo. She feels like she's a loner and that the galaxy is rigged against her. She doesn't want to be a part of the Empire or the Rebels. She wants to carve out her own place in the galaxy. And she has this dream of getting out of Canto Bight. She knows that she has to land a big score so that she can get out and make it through. How she does that? Well, you know, her rookie skills of resourcefulness. She's a thief. She's charming. She's suave. She really believes that with that skill set, she's gonna take on the baddest out there. So she definitely finds herself in some tough situations with really powerful people. Some scary moments, but you know, she makes it through. And once you play the game, you'll get to see all of the incredible adventures that she finds herself in. W kreacji światów to Ubisoft był zazwyczaj całkiem niezły. Obserwując grę, obserwując trailery, słuchając twórców mówiących o świecie Gwiezdnych Wojen, odnoszę wrażenie, że tutaj lekcje odrobili. Nie tylko wzięli sobie istniejący kanon, czy to w formie planet takich jak Tatooine albo Kijimi, lub w formie znanych postaci jak Jabba, Lady Kira albo Lando Calrissian, ale dopisali do niego także swoje własne elementy. Oglądałem ten nieszczęsny materiał opublikowany w ramach IGN First, gdzie widzimy rozgrywkę na Tatooine i przyznam, że oryginalna planeta Ubisoftu, czyli Toshara, wygląda znacznie ciekawiej. O co w sumie trochę nie trudno, bo Tatooine jako planeta to po prostu kupa piachu. Ich własny syndykat dopisany do świata, czyli klan Ashiga, korzysta co prawda z istniejącego gatunku znanego jako Melito, ale pokazuje, jak ścisła współpraca z Lucasfilm może dać początek czemuś nowemu, podobnie jak Toshara. W Outlaws dużo jest po prostu dobrze oddanego klimatu Gwiezdnych Wojen i muszę przyznać, że ten setting pomiędzy Imperium kontratakuje i Powrotem Jedi wydaje się być idealnie dobranym settingiem na przedstawienie tego przestępczego półświatka, a przy okazji wmawiam sobie, że ta gra to jest taki trochę spadkobierca Star Wars 1313, którego nigdy nie dostaliśmy. W Outlaws nie brakuje też poczucia przygody, jakie dawał nam chociażby Mass Effect. Naszym celem jest znalezienie w całej galaktyce, czyli na 5 planetach dostępnych w grze, kilku ekspertów, dzięki którym nabędziemy nowe umiejętności, ale którzy także pomogą nam fabularnie dokonać największego skoku, jaki kiedykolwiek widziała ta galaktyka. Znajdziemy towarzyszy i zapakujemy ich na statek, będzie to m.in. mechanik Rodianin o imieniu Waka, czy ND5, czyli droid komando z serii BX, pamiętający czasy wojen klonów. Trailblazer, czyli nasz statek, jest też naszą bazą, przypominającą właśnie Normandia z Mass Effecta, czy Ebon Hawk z Knights of the Old Republic. To na pokładzie statku znajdziemy swoją garderobę, znajdziemy też specjalną ławkę do dłubania przy blasterze, no i przede wszystkim ruszymy w kosmos. Skoro jednak mówię już o ekspertach i warsztacie, to skupmy się na kwestii rozwoju postaci i ekwipunku, które uważam za zrealizowane naprawdę dobrze. Nie znajdziecie tutaj wielce rozbudowanych elementów RPG w postaci cyferek, nie będziemy zbierać setek tak samo wyglądających blasterów różniących się jedynie DPS-em, a zamiast tego twórcy postawili na prostotę rozwiązań. Kay posiada własny blaster, który z czasem
czasem będziemy rozbudowywać o kolejne moduły, pozwalające na przykład radzić sobie z tarczami i droidami w bardziej efektywny sposób. Będziemy mogli zamontować moduł strzelania serią zamiast pojedynczo, jeśli tylko będzie nam to pasować. Inna broń znajdzie się w naszych rękach wyłącznie, kiedy podniesiemy ją po przeciwnikach lub znajdziemy na mapie, a i tak ma tylko jeden magazynek. Zapytałem o to Matthiasa Carlsona, czyli game directora Outlaws, bo bardzo ciekawiło mnie, dlaczego zdecydowano się uniemożliwić graczowi korzystanie z tak wielu ikonicznych broni na stałe. Think of Kay the character, Kay and Nyx. They're not trained soldiers. Kay is not a bounty hunter, she's not a definitely not a Jedi. She's a regular person that is in the beginning of her journey towards legend, right? And she hasn't seen the galaxy, she doesn't know everything yet. I think her background as a street thief with Nyx on Canto Bight informs a lot of her kit. Like what should she be carrying with her? Doing those type of things. Of course she has a grappling hook, she has a lockpick, she knows her way around the computer terminal. Her and Nyx working together in myriad different ways, right? And if things really go south, she has a blaster, but it's not something she's used a lot when the game starts. We really wanted to create a journey of growth and, you know, a lot of player decision as well in how to modify. It's one gun, but it represents many, many different weapons at the end of the day when you've upgraded everything there is to upgrade. Gra posiada swoje elementy RPG w zakładanym ekwipunku. Przykładowo, gdzieś po drodze podniosłem kaburę, której cechą dodatkową było zwiększenie maksymalnej liczby trzymanych przeze mnie granatów. To właśnie takie drobiazgi mają różnicować nasz ekwipunek, ale na szczęście, jeśli jesteście purystami i wasza postać ma przede wszystkim wyglądać, to w grze od razu dostępny jest system transmogu ciuchów. Zresztą w odległej galaktyce bardzo dużo zbiera się elementów, dzięki którym zmienicie chociażby kolorystykę swojego statku czy blastera. Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie do kustomizacji wyglądu sprzętu. Skoro mamy predefiniowaną postać i jej uzbrojenie, to gracze otrzymają możliwość wyrażenia siebie choćby poprzez te elementy kolorystyczne. Ja oczywiście na to patrzę z trochę innej strony. Jest to idealne rozwiązanie na wprowadzenie dodatkowych przedmiotów w wyższych edycjach gier oraz w formie mikrotransakcji. Płatnych kosmetyków na start w grze ma nie być, a przynajmniej coś takiego usłyszał Game Reactor w trakcie wywiadu z twórcami, co oczywiście nie oznacza, że nie zostaną dodane później. Bardzo lubię w grach system rozwoju postaci, w którym trzeba coś zrobić, żeby rozwinąć swoje umiejętności. Taki, wiecie, Skyrimowy system rozwoju postaci. Tutaj jest trochę inaczej, ale też jest fajnie. Wspomniałem wam wcześniej o ekspertach, których będziemy rekrutować. Dzięki nim nabędziemy nowe skille, ale jednocześnie będziemy w stanie rozwijać dalej te umiejętności. Odblokowanie kolejnych skilli lub rozwinięcie danej umiejętności do lepszej wersji w ramach specjalizacji każdego eksperta będzie uzależnione od wykonania konkretnych czynności. Przykładowo, jednym ze skilli odblokowywanych dość szybko jest możliwość zagadania przeciwnika, który nas zauważył, dając nam tym samym trochę więcej czasu na rozprawienie się z nim. By odblokować kolejną umiejętność, musimy 5 razy powalić przeciwnika w trakcie, kiedy jest rozproszony poprzez rozmowę z nami. Wymaga to oczywiście grania w konkretny sposób i sprawdzenia wymogów odblokowania kolejnych umiejętności, ale tym samym poznajemy, jak lepiej je wykorzystać, czyli faktyczny rozwój. Dobrze to działa. A rozbijać będziemy m.in. swoje umiejętności prowadzenia ścigacza i mam nadzieję, że to coś zmieni, bo pojazd na początku gry prowadzi się absolutnie okropnie. W grze korzystać będziemy z dwóch rodzajów pojazdów, ze statku i ścigacza. O ile tym razem polatałem w kosmosie trochę więcej i przyzwyczaiłem się do tego, jak działa sterowanie Trailblazerem, i to w miarę bezboleśnie, tak jeżdżenie ścigaczem po planecie stało się moją zmorą. Pojazd straszliwie pływa na boki, jest mało responsywny, co chwila blokuje się na jakichś elementach otoczenia i do tego brakuje na nim takiego poczucia prędkości. Biorąc pod uwagę, że będzie to jeden z podstawowych elementów poruszania się po otwartym świecie, to trochę mnie to martwi, bo zamiast skupić się na eksplorowaniu planet, to będę pewnie walczył z prowadzeniem tej kupy złomu. Posłużę się ponownie analogią do Mass Effecta. Poza sadystami nikt nie przepadał za Mako w pierwszej części, prawda? No to Outlawsy będą miały chyba swojego Mako. Chyba że rozwój umiejętności prowadzenia ścigacza wpłynie też na to, jak się pojazd zachowuje pod naszymi palcami. Choć szczerze wątpię. Z całkiem niezłych rzeczy muszę za to wymienić system polowania na gracza przez Imperium, takie trochę gwiazdki z GTA. Trafiłem na jedno losowe zdarzenie w trakcie eksploracji Toszary, w ramach którego Imperium próbowało odbić skradzione przez piratów towary. Dotarłem na miejsce nasłuchując komunikatów radiowych i moim oczom ukazała się walka Imperium z piratami. Uznałem, że pomogę wystrzelać piratów, po czym oczywiście okazało się, że wlazłem na teren pod kontrolą Imperium, więc zaczęła się rozruba. Po ataku na zaskakująco celnych szturmowców byłem poszukiwany przez lokalne siły, więc po zwinięciu dla siebie tego, co ukradli piraci, zbiegłem z miejsca czym prędzej, by przeczekać, aż skończą się poszukiwania. Nie próbowałem jakoś bardzo
bardzo mocno nabijać gwiazdek, bo na początku gry Kay jest dość słaba, przez co nie sądzę, żebym wyszedł ze starcia zwycięsko. Z czasem odkryjecie też, że są na planetach osoby, które usuną imperialny pościg za odpowiednią liczbę kredytów, a w kosmosie, jeśli wysłano za wami szwadron TIE Fighterów, to wystarczy zhakować odpowiednią satelitę, gdy nikogo nie ma w okolicy, by zaprzestano tego pościgu. Czy ten system gwiazdek staje się przyjemnym wyzwaniem na wyższych poziomach, przekonamy się pewnie dopiero w pełnej wersji, gdy będzie opcja sprawdzić skutki eskalacji takiego konfliktu. No dobra, to skoro już mowa o tym systemie imperialnej policji rodem z GTA, to sięgnijmy też po otwarty świat. Bo otwarty świat, który może albo całkowicie pogrążyć, albo uratować tę grę w oczach wielu graczy. To, czego mi brakowało miesiąc temu w trakcie ogrywania dema na Ubisoft Forward, to było właśnie doświadczenie otwartego świata. Jak ta gra działa w momencie, kiedy nie jestem wrzucony do pojedynczych misji na różnych etapach rozgrywki? Jak wygląda cała pętla gameplayu? Jak wygląda świat poza misjami? Jak wygląda podróż od punktu A do punktu B? No i w końcu mogłem tego doświadczyć, bo zostałem wrzucony do gry zaraz po prologu z hasłem masz, graj. Te 3 godziny pozwoliły mi faktycznie doświadczyć świata Outlaws i na razie, podkreślę tutaj na razie, jestem dobrej myśli. Teren to szary był duży, ale jednocześnie czuło się, że co jakiś czas trafiam na coś wartego eksploracji. A to jakaś baza syndykatu pajków, a to potencjalny pusty budynek do przejrzenia, może jakiś zamieszkany teren albo ukryte lądowisko. No, nie wynudziłem się i co jakiś czas coś starało się zwrócić moją uwagę. W świecie można było też trafić na miejscówki, gdzie zlutowane części pomogły potem przy ulepszeniu sprzętu, czasem trafiło się coś kosmetycznego, a innym razem trafiłem na kartę dostępu pozwalającą na włamanie się do skarbca syndykatu w Miroganie, czyli największym mieście na planecie. Odblokowałem kilka punktów szybkiej podróży, a do tego oglądałem widoczki, no idyllicznie dość było, jak tylko mnie nie zaczynali ścigać piraci. Daleki jestem jednak od wyrokowania, jak sprawdzi się otwarty świat wyłącznie po 3 godzinach na jednej z planet, nie licząc dodatkowego czasu, który spędziłem na Kijimi. To, co sprawdza się przez chwilę, może zacząć na dłuższą metę nużyć. Stąd, jeśli okaże się, że każda planeta jest taka sama pod względem konstrukcji, może się okazać, że bardzo szybko przeskoczy z trybu zwiedzania na tryb skończyć to czym prędzej. A tak zupełnie na marginesie, to Kay ma całkiem spoko system przypominający Dead Eyes Red Dead Redemption, bo kiedy jesteśmy pod ostrzałem, to rośnie nam adrenalina i taki pasek przy umiejętności, po czym odpalamy tę umiejętność, targetujemy kilku przeciwników, po czym odpalając ją, likwidujemy wszystkich bardzo szybko i bardzo celnie. Jest tak trochę kowbojsko. A skoro jest kowbojsko, to pogadajmy o systemie reputacji. Z jednej strony widzę tutaj spory potencjał, a z drugiej zastanawiam się, czy nie jest zbyt płytko. Generalnie w trakcie całej rozgrywki będziemy żonglować wykonywaniem zadań dla różnych stron, przez co nasza reputacja będzie się ciągle zmieniać. Co dzięki temu mamy? No, jeśli jesteśmy z jakimś syndykatem w dobrych relacjach, to możemy wejść do ich dystryktu w miastach bez żadnych przeszkód, a w innym przypadku zatrzymają nas straże i trzeba będzie szukać alternatywnej ścieżki. Możemy też chodzić wolno po dystrykcie, jeśli taki, nie wiem, klan Ashiga na przykład nas lubi, tak długo jak nie spróbujemy się dostać do lepiej bronionych miejsc. W dzielnicach możemy trafić na unikalnych vendorów, więc warto jest podnieść czasem te swoje relacje, a dobra reputacja da nam też dostęp do specjalnych elementów strojów danego syndykatu. Za to bycie złapanym w miejscu, gdzie nie powinno nas być, lub wprost wykonywanie zadań przeciwko syndykatowi obniży nasz poziom reputacji, a jeśli zbijemy go na sam dół, to będą za nami wysyłani łowcy nagród. Wprost zapytałem twórców, czy próba przejścia całej gry starając się stać po stronie jednego z syndykatów ma sens, ale powiedziano mi szczerze, że zupełnie nie, bo nie tak została zaprojektowana ta gra. W Outlaws nie chodzi o to, by podnieść swoją reputację z kimś w celu stania się członkiem takiego syndykatu. Tutaj Kay manipuluje całym przestępczym podziemiem dla realizacji swoich własnych celów, ucząc się po drodze, jak w tym świecie sobie poradzić. A łatwo nie będzie, bo ściga nas łowczyni nagród wysłana za nami prawdopodobnie za to, co odwalimy w prologu. Na koniec zostawiłem sobie segment narzekania na rzeczy wizualno-techniczne, bo grałem w tę grę 11 lipca, czyli niecałe 2 miesiące przed premierą i cały czas miałem nadzieję, że to jest jakiś stary i stabilny build i że na premierę będzie lepiej. Coś, o czym mogłem wspomnieć w ostatnim materiale, to fakt, że lip-sync w tej grze wygląda bardzo słabo i nie do końca potrafię zrozumieć, co poszło nie tak. Poza tym graliśmy w grę na Xboxach i co chwila dało się zauważyć problem ze stabilnością klatek i to na dodatek w sytuacji, gdy graficznie ta gra wcale nie urywa tyłka. Przecież to studio 9 miesięcy wcześniej wydało Avatara, który wygląda o niebo lepiej. I to nie jest tylko kwestia art stylu. Tekstura włosów w wersji konsolowej jest strasznie poszarpana, a ostrość tekstur otoczenia momentami pozostawia trochę do życzenia. I to nie jest tak, że gra ogólnie wygląda źle, bo przez moment miałem okazję popatrzeć przez ramię na wersję pecetową w tej samej lokacji i wszystko wyglądało znacznie lepiej. To też nie jest argument z cyklu, no bo to konsola, więc wygląda gorzej. Jasne, na wypasionym pececie gra zawsze będzie wyglądać lepiej, ale konsola nie powinna aż tak odstawać. Mam nadzieję, że graliśmy na jakimś trybie wydajnościowym, który nie był jeszcze w ogóle zoptymalizowany, bo jeśli było inaczej, to mam wrażenie, że trochę ludzi może być zawiedzionych na premierę. Podsumujmy. Dostajemy Gwiezdne Wojny z dobrym klimatem, z bohaterką, którą da się polubić, z fajnym systemem rozwoju i systemem reputacji, a także całkiem nieźle zapełnionym
zakrojonym otwartym światem. Do tego niedopracowana technicznie, momentami brzydka i z absolutnie karygodnym pojazdem do poruszania się po planecie. Gdyby tak to próbować teraz wyważyć, to jasne, jesteśmy raczej w kierunku tych plusów dodatnich, ale daleko temu do bycia naprawdę bardzo dobrą grą. Recenzja u nas już za miesiąc, ale na pewno nie mojego autorstwa, bo myślę, że przyda się tutaj ktoś ze świeżym spojrzeniem. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!